Cześć, witajcie. Zabieramy was dzisiaj do schronu dowodzenia, wojskowego schronu dowodzenia. Czemu od razu używam nazwy wojskowego? Ponieważ w internecie możemy znaleźć wiele informacji o tym schronie, lecz jest on bardzo mylnie nazywany zapasowym schronem prezydenta. Oczywiście wiele osób może się ze mną sprzeczać, ale uważam, że jest to zwykły schron dowodzenia. Łącznościowy jeszcze dodać mogę, ponieważ bardzo blisko od tego schronu była jednostka rakietowa. Słuchajcie, schron jest ukryty w lesie, tak jak widzicie, głęboko w leju położony. Oczywiście zieleń, która jest wokoło, bardzo dobrze go maskuje. Są dwa wejścia do schronu, my wejdziemy jednym i już za chwilę będziemy widzieć się w środku. Wąskie wejście, jak widzicie, zwykłe drzwi z wizjerem. Nie są to żadne drzwi gazoszczelne. Po lewej, tak jak widzicie, półki. Ciężko powiedzieć, do czego służyły. I dosyć długi korytarz. Słuchajcie, szeroki korytarz, wysoki, bardzo mocno pochylony, mniej więcej 20 stopni pochylenia, czyli schodzimy w dół. Widzimy kolejne drzwi, a raczej powiedzmy futrynę po drzwiach, które tutaj były. Do góry po lewej i po prawej stronie mamy instalację prawdopodobnie wodną. Po lewej i po prawej stronie na samym dole widzicie kanały, właśnie je mijam. Są to kanały na pewno elektryczne. Przed nami szafki, szafki chyba odzieżowe z tego co widzę, bo nie są to żadne szafki na broń oczywiście. Wiecie co, to nie jest instalacja wodna po lewej stronie, którą przed chwilą wam pokazywałem. Tutaj mamy instalację oczywiście od napowietrzenia. Ta instalacja tutaj to raczej powiedzmy kable elektryczne w środku. Oczywiście mogę się mylić, ale to tylko moje przypuszczenia. Jak widzicie, jest ciemno. Nasze oświetlenie pozwoli, żebyśmy zobaczyli, co jest dalej. Więc nie przedłużając, chodźmy. Kolejny korytarz. Widać, że była tu futryna lub jakiekolwiek wzmocnienie. Dość solidne. No i mamy, słuchajcie, pierwsze pomieszczenie. Powiedziałbym, że wentylacja. Później oczywiście, gdy wyjdziemy z tego schronu, zabiorę was do góry, zobaczymy jak wygląda górna część. Na powierzchni oczywiście, bo to mam na myśli. No tutaj jak widzicie sami już drzwi solidne, bardzo solidne. I tutaj bym się pokusił o stwierdzenie, że chyba wchodzimy do pomieszczenia, które służyło do przechowywania broni. Same drzwi chyba nie są gazoszczelne. Tak, na pewno nie są gazoszczelne. Nie widać ślady po uszczelkach, ale na pewno ich solidność świadczy o tym, że mogło być tu coś cennego przechowywane lub na przykład broń. Oczywiście broń jest adekwatnym punktem wskazującym, co było można tam przechowywać. A raczej składować. Tu mamy kolejne, słuchajcie, drzwi. Drzwi zwykłe, z blachy. Po prawej stronie transformatory. A tutaj, słuchajcie, mamy pomieszczenie od agregatu. Tak. Na pewno na środku stał agregat. Zachowała się rura, jak widzicie, na samym środku odpowietrzająca gazy, które z niego wylatywały. Po prawej na ścianie już widzę główną sterownię od niego, a raczej to, co z niego oczywiście pozostało z tej sterowni. Wiecie, nie spodziewamy się oczywiście, że znajdziemy tutaj bardzo dużo rzeczy, ponieważ tak zwani złomiarze już na pewno tutaj byli, z tego co widzicie sami.
Resztę prawdopodobnie wojsko usunęło z chwilą, gdy opuszczało ten rejon. Rura odpowietrzająca spaliny. Tak, słuchajcie, na pewno, czyli spaliny biegły tą rurą, były wydalane na zewnątrz obiektu. I tutaj vis-a-vis wchodzimy do transformatorowni. Tak, słuchajcie, na samym środku stał transformator, na pewno. Po prawej stronie widzicie rączkę od wyłącznika. Oczywiście rączka tylko pozostała, wyłącznika samego już nie ma. Na ścianie vis-a-vis widzimy pozostałości po przyłączach głównych, które są, które były. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli to był schron łącznościowy, no to takie rzeczy jak transformatory, bo chyba tu jeszcze obok w pomieszczeniu, jak widziałem, prawdopodobnie stał drugi, zaraz zobaczymy, odgrywały główną rolę. Cały schron musiał być zaopatrzony w idealne zasilanie, a ponieważ mieściła się obok jednostka rakietowa, no to określenie, że jest to schron łącznościowy, jest chyba bardzo dobry. Tu mamy następne, słuchajcie, pomieszczenie. Też widać, że transformator stał. Widzicie na podłodze koryta do kabli. Tutaj, słuchajcie, rury wodne. Prawdopodobnie, zaraz zobaczymy, co jest dalej. Może hydrofornia. Metalowe schody w dół. Też widać, że na ścianach było wzmocnienie. Tak, nie pomyliłem się. Słuchajcie, wchodzimy do hydroforni. Czyli z tego, co widzę, prawdopodobnie po lewej stronie w narożniku będzie ujęcie wody. I główne rozgałęzienia, jeżeli chodzi o rozprowadzenie tej wody na cały budynek. Już wam pokazuję, co jest w środku. Tak, studnia głębinowa, typowa, sucha. Tu chyba mamy, słuchajcie, drugą studnię zapasową. Już też zaglądam. Tak, i mamy w niej wodę. Czyli były dwie studnie głębinowe. No i zbiorniki oczywiście wyrównawcze lub do przechowywania wody. Długi korytarz, do góry widać resztki po wentylacji, która biegła częścią sufitową. A otóż i wentylacja. Widzę, że silników już oczywiście brak. Większość rzeczy jest rozkradziona, pozostała tylko blacha tak zwana. Prawdopodobnie, słuchajcie, mieściły się główne sterowniki od wentylatorowni.
Jeden z wentylatorów widzę po prawej stronie w narożniku. Zobaczymy, czy jest silnik. Może odczytałbym rok. Niestety, słuchajcie, silnika też już nie ma. Pochłaniacze. Mamy, słuchajcie, kolejne z pomieszczeń. Kompletnie puste. Ciężko mi jest określić, co było w tym pomieszczeniu. Może zapasowe akumulatory? Czemu nie? Dużo, słuchajcie, jest śladów na ścianach bocznych, czyli możemy wnioskować, że może akumulatorownia. Tutaj takie mniejsze. I tak, po prawej stronie, jak widzicie, mamy łazienkę. Pozostały płytki, brak już umywalki oczywiście. W części dalszej tylko klapa. Tutaj sobie wrócimy potem. Zobaczymy, co jest tam w korytarzu jeszcze. Już widzę, że daleko on odbija, potem chyba w prawo. Słuchajcie, tutaj znowu na ścianach przede mną przed chwilą było widać, za chwilę tam będę szedł, to wam pokażę. Są wzmocnienia na ścianach. Czyli przypuszczam, że bardzo gruba blacha. Lub oczywiście drzwi były osadzone po prawej stronie, jak widzicie. Pod stopami moimi cały czas na podłodze miejsca do kabli, czyli tak zwane koryta. Kolejny długi korytarz przed nami. I po prawej płytki, czyli słuchajcie, musiała być łazienka. Wiecie co, jak tak na to patrzę, to mógłbym się nawet pokusić o stwierdzenie, iż z chwilą, gdy żołnierze wchodzili do tego schronu, byli skażeni, to tutaj mogli wziąć prysznic i oczywiście dokonać zmiany odzieży, ponieważ była skażona. Oczywiście ta teoria ma sens, jeżeli za chwileczkę znajdziemy drugie wyjście lub wejście, bo dokładnie nie potrafię wam powiedzieć, które było głównym wejściem. Rumowisko przed nami i widzicie, po prawej stronie jest blacha, czyli miałem rację, są wzmocnienia na ścianach. Kolejne wzmocnienia przed nami, a tutaj, słuchajcie, jeżeli to są drzwi 1B, czyli jesteśmy gdzieś na początku schronu, też bardzo grube drzwi i jakby były odzwierciedleniem tego pomieszczenia i tych drzwi, które mijaliśmy na samym początku, czyli też mogę powiedzieć, że pokusić się o stwierdzenie, iż składowano tutaj broń. Bardzo grube drzwi. No i tak jak wam powiedziałem wcześniej, zobaczcie sami, blacha po lewej i po prawej stronie, czyli wzmocnienia.
i dochodzimy, słuchajcie, do schodów. Widzę schody przed nami, czyli dochodzimy do wyjścia, chyba że jeszcze mamy kawałek korytarza. Tak, widzę zamurówkę, czyli słuchajcie, to jest drugie wejście do tego schronu, które jest zamurowane. Od tej strony nie mogliśmy wejść. Do góry widzę przekucie. Zaraz spróbuję wsadzić tam, włożyć, przepraszam bardzo, kamerę, żebyście zobaczyli, co tam jest. No i co? Wróciliśmy, słuchajcie, do tego miejsca, gdzie skręcaliśmy w długi korytarz i wchodzimy do głównej sali odpraw. Ja bym nazwał to salą odpraw, salą dowodzenia. Gdyby cegły były wszystkie na ścianach, te po lewej stronie, które widzicie, po mojej lewej stronie, tak jak właśnie tutaj, w tym momencie nie jest ta sala wygłuszona, ale gdyby te cegły były wyłożone na całej sali, tak jak były kiedyś, a nie teraz, sala byłaby bardzo mocno wytłumiona. Widzicie na suficie dużo zwisających metalowych części. Przypuszczam, że wisiały tu lampy. Pomieszczenie było bardzo mocno oświetlone i wygłuszone, tak jak powiedziałem. Czyli moja teoria, iż jest to sala dowodzenia, jest bardzo adekwatna. Stamtąd, słuchajcie, przyszliśmy. I tutaj mamy... Słuchajcie, tu kiedyś były drzwi, więc może system ewakuacji zapasowy? Też pokuszę się o takie stwierdzenie, chyba się nie mylę. Rzut oka jeszcze na całą salę i myślę, że będziemy ewakuować się do góry, żeby pokazać wam, jak to wygląda na powierzchni. Okej, słuchajcie, tam wchodziliśmy, jest schron, wejście główne. Teraz jesteśmy na górnej części tego schronu. I z tego, co widzę, a wy widzicie już właśnie teraz też, bardzo dużo kominów wystających na powierzchnię, wentylacyjnych oczywiście, bo o takich mówię. Wręcz góra schronu jest nimi usiana. Zaraz spróbuję wam to wszystko pokazać. Wejdę trochę wyżej. Zobaczcie sami. Cała góra schronu jest usiana tymi kominami. Słuchajcie, jeszcze kawałek przejdę się tą górą, ale spróbujemy jeszcze dojść od drugiej strony do tego wejścia, które pokazywałem wam przez tą rurę. Było coś tam zielonego widać. Tam jest drugie wejście zamurowane, zaraz wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. A tutaj, tak jak widzicie, kominy wentylacyjne. Bardzo dużej ilości. Wchodzimy teraz, słuchajcie, w dół do punktu, gdzie była zamurówka od drzwi. Tak jak wam wcześniej wspominałem, obeszliśmy już całość, drzwi ze zamurówką są przed nami, czyli wejście do bunkra. No i w zasadzie pozostaje nam pokazać wam tę zamurówkę, te wejście i się pożegnać, zaprosić na kolejną naszą wyprawę urbexową. Czyli ja wam mówię już do zobaczenia. A wy jeszcze możecie obejrzeć studnie, które są
przed wejściem głównym.